serdecznie. Wyruszamy właśnie w siódmą rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę. Grupa w tym roku liczy 53 uczestników. Najstarszym uczestnikiem, który dołączy do nas na trasie, jest pan Józef Bąk, 73 lata. Najmłodszy to jest Ozga Dominik, który jedzie po raz pierwszy na Jasną Górę i liczy lat 13. Dziękujemy bardzo. Trasa jak co roku. Trasa jest znana jak co roku, z przystanki te same. Także tylko pogoda się zapowiada wspaniała. Tylko jechać. Dziękujemy. Dziękuję. A, jestem. Vice versa. Znajdujemy się w Koszycach, kolejna pielgrzymka z Dobrkowa do Częstochowy. Niestety ja tylko do Książa, nawet nie zagramy w siatkówkę. Dziękuję. Dziękuję. Szkoda, żałujemy. No i jak się jedzie? Ogólnie? Świetnie, gładka droga. Jaka? Gładka. Do Częstochowy to jaka ma być? Tylko prosta. No właśnie, no. Chcieliśmy po te lody, masz i zanieśmy. Tak, ja mam dwie kugle. Tradycyjnie bogdanowe dwie kugle, tak bym to powiedział. Kawałeczek dalej. Widać. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Taki postój tak na słodko to jest super, nie? Tak, tak. Witaminy, kalorie. Dużo witamin. Za chwilę spalimy, nie? Chłopaki. Spalimy. Okej. Smakuje, nie? Jak się jedzie ogólnie? Ale postoje lepsze, nie? Postoje lepsze. Takie słodkie, nie? Wszystko w porządku, nie? Na rower jeszcze. Wody nie ma. Niestety. Cześć Jurek. Cześć Jurek, cześć. Czekaj, żebym trafił, dobra. Jurek, co to się dzisiaj stało na tym pierwszym etapie? Nic wielkiego. No właśnie, co to się stało? Według pięcia większej kolizji. Zrobiłem sobie miękkie lądowanie w rowie. A są grzyby w ogóle? No, nie miałem za bardzo czasu szukać. Ale najważniejsze, zobaczyć czuwała. Ja wyszedłem z szwanku, rower też. Jak widać, w dobrej formie jadę dalej. Uwaga, uwaga! Tylko nie rozwijać kaska, jak was prosi. Udało się pokonać górkę, a teraz z górki. Rozumiem, świeże powietrze i te sprawy. Pozdrawiamy. Oczywiście.
grupa rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę przybyła z parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrkowie w diecezji tarnowskiej, pokonując w ciągu dwóch dni 240 km. No, pierwsze pielgrzymce zajmie to 9 i jutro dotrą pielgrzymi z diecezji tarnowskiej. Podejście tutaj pod sam szczyt, ażeby uklęknąć, oddać Matce Bożej klucz waszego pielgrzymowania i szczególną modlitwę za waszego współbrata Jerzego, który wczoraj w czasie drogi na Jasną Górę odszedł do wieczności. Szczególnie za niego ofiarujmy tę modlitwę. Wasza grupa liczy 60 pielgrzymów, którzy przybywają, by podziękować za 50 lat posługi kapłańskiej księdza prałata Władysława Szewczyka, założyciela dobrkowskiego Sokoła. Przynosicie modlitwę za niego. Oraz prosić o wytrwanie w powołaniu dla kandydatów na kapłanów, a także wypraszać nowe powołania kapłańskie w waszych parafii. Dziękujemy organizatorowi pielgrzymki, którym jest Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Dobrków. 73 lata, dla którego jest to 10. pielgrzymka, 3 pielgrzymki odbył samotnie, a 7 w sokołach. Gratulujemy, może brała za niego. Pięknie. Towarzyszy mu najmłodszy, pierwszym Dominik Polska, który ma 13 lat i przybywa do Najświętszej Maryi Panny po raz pierwszy. To tym bardziej serdecznie brawa. Gratulujemy. Na nic nie thank you.